Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Arkadikus. Wracamy do takiej tematyki gamingowej, jak to było ostatnio, troszeczkę skupiałem się na streamingu. Bo tak naprawdę przez ten okres świąteczny niewiele newsów się pokazało i tak naprawdę teraz też nie ma co za bardzo robić newsa. No znowu nie za wiele się tego pokazało. Ale jednak co nam się pokazało, to prezentacja pierwszych 11 minut w Dead Island 2. Opublikowane to zostało na kanale IGN. Tak więc dzisiaj obejrzę to razem z wami. Nie widziałem tego jeszcze wcześniej w ogóle. Zresztą jestem bardzo zadowolony, że coś takiego się pokazało. Tym bardziej, że już lada dzień praktycznie mamy premierę gry. Przypominam, że jest to 21 kwietnia, kiedy będziemy mogli zagrać w Dead Island 2. Mam wielkie nadzieje odnośnie tej gry, ponieważ uważam, że dawno nie mieliśmy dobrej gry z zombie w roli głównej, takimi staromodnymi, staroświeckimi, wręcz konserwatywnymi zombiakami. Ostatnia taka najlepsza gra, w jaką grałem, jeżeli chodzi o zombie, to Dying Light 1, powtarzam to, ale będę to podkreślał, dwójka nawet nie umywa się do jedynki. No i mam nadzieję, że właśnie tutaj Dead Island 2, pomimo tych wszystkich swoich takich przebojów, jakie tam były jednak po drodze przy tworzeniu tej gry, okaże się naprawdę dobrą grą. I przy okazji też, zanim przejdziemy do oglądania, no to szybkie podziękowanie, że wśród patronów pojawił się właśnie nowy wspierający ten kanał, Kamil. Dzięki serdeczne za wsparcie i witam cię w tym szacownym, szanownym gronie wspierających. Dzięki. Zaczynamy. My bad. Fail oczywiście musiał być. Słyszę. Takie nie najciekawsze miejsce wbicia tego odłamka, ale widzę, że tutaj chyba jednak nie mamy takich faktycznie pierwszych 11 minut, bo mam nadzieję, że będzie nam pokazane, co doprowadziło do katastrofy tego samolotu, jak widziałem, tak? Dobrze widzę, no dobrze widzę, no chyba poznałem dobrze. Przecież nie powinno się wyciągać takich rzeczy z tego, co się orientuje, tak? To nawet średnio rozgarnięty orangutan byłby w stanie jednak się ogarnąć, że okej, mam coś wbite, nie tykam, tak? Tak, to jest samolot, tylko że do góry nogami. Przy takim krwawieniu nie sądzę, żeby jedna apteczka komukolwiek pomogła. Dobra, wiem, gry i realizm. Szybko poczuł się lepiej, nie? Ale tak patrzę, że ten już taki pierwszy widok, trochę taki neonowy bym powiedział. Wiadomo, że tutaj chodzi o to, że to jest zachód słońca. Czerwony to zachód, nie? Więc wygląda to ogólnie ładnie. Efekty cząsteczkowe też całkiem ładnie się prezentują. Tylko wydaje mi się, że to będzie takie mocno reżyserowane 11 minut rozgrywki. Nie bardzo takie lubię, ale rozumiem zabieg. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Nie wydaje wam się, że jest to troszeczkę taki... Troszeczkę taki mocny, chciałem powiedzieć. Taki
dziwnie mroczny początek, jak na grę, która była reklamowana jako super haha, wesoła wyżynka, tylko krew, flaki i kiepski humor? Together. Wybaczcie, cofnę, ale... Jeśli miałbym się czegoś czepiać, to taki totalnie z dupy niepasujący element interfejsu, jakiś czarny płomień pokazujący, że tu co, szaszłyk jest, strzała, cokolwiek to ma być. Co to za oznaczenie? Wow. Może będzie to jakoś fabularnie wyjaśnione. Dobra, odłamek, okej. Okay. Faktycznie gor się nie boją i to nawet jeżeli chodzi o takie gor z otoczenia. Environmental bym gor powiedział. To dobrze. O! Dying Light 2! Marny zamiar zrobienia jumpscare'u, bo raczej nie tego ludzie się... Nie, tego raczej ludzie nie oczekują przy grze typu zombie, bądźmy szczerzy, tego też nikt nie będzie traktował jako horror. Ale dobra, no budują napięcie. Czepiam się, no ale no nie może być za wesoło, nie? Ładne efekty. Nie wiem, nie, ciężko mi zobaczyć tak naprawdę przez samego YouTube'a ray tracing, tak? Jak dobrze widzę? Nie wiem. Zobaczymy. W ogóle wydaje mi się, że mimo, że to jest materiał tam 4K i tak dalej, to bitrate został skaszaniony w ogóle przy tym gameplayu. Wydaje mi się nieco za mocno pokiereszowane troszeczkę przez bitrate i nie wszystko widać. Co to było? Zobaczcie, jest dym. Trochę chyba za szybko przejście było. Może teraz jakieś jeszcze alfy, bety nagrane? No nie, przecież jest w goldzie, nie? Angielski. Akcent słyszę. Bloody. I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Hey, buddy. You got luck? Już wiem, że będę lubił tą postać, tą dziewczynę, co coś tam krzyczała, była zdenerwowana i tak dalej. Po pierwsze, zdenerwowany angielski zawsze super brzmi. I na pewno nie będę tego robił, tego ogrywał z dubbingiem. A poza tym już widzę, że po prostu ciekawy charakter. Tak, zdecydowanie tutaj musiało być niepokazane intro. Moja składnia zdań dzisiaj jest wybitna.
Wow. Niemniej, bo już wiedzą, że to są zombiaki. Stay of the menu. Jeszcze nie spotkaliśmy tak naprawdę żadnego zombiaka, a on już wie, o czym mowa, więc tak naprawdę pewnie ten taki początek, gdzie coś się pewnie, nie wiem, czy w samolocie, czy może gdzieś na lotnisku zaczyna, zostało nam niepokazane i mamy faktycznie pierwsze 11 minut rozgrywki, a nie gry. To są dwie różne rzeczy. Ja może źle zrozumiałem, kiedy pierwsze co to kliknąłem na tą miniaturę. Myślałem, że będzie to pokazane od samego początku. Tak nie jest. Oglądamy. People, this is Emma Jaunt. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Here goes. Oh, hey. Okej. Okay. Nadal cały czas nie mogę wyjść z wrażenia, jak tu się nagle mroczno zrobiło. Spodziewałem się, wiecie, klimatu who do you voodoo być, jak w jedynce. A tutaj, kurczę, ciężkawy nawet klimat. Okej, okay, już widzę, no to angielski sprawia, że nic, co jest dramatyczne, no nie może być tak naprawdę dramatyczne, bo zawsze gdzieś ten komediowy akcent wchodzi. Wiem, czepiam się znowu, ale no tak traktuję język angielski, znaczy akcent angielski. Niemniej, póki co mnie wciąga. Powiem wam szczerze, że początek jest ciekawszy niż zakładałem. Michael, help. Ready? Lift. Tutaj pewnie. It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. I'm not just gonna leave them here to die. Szlachetny. Darling, the world needs you. They'll protect them. Wait, what? Bardzo daleki strzał robię. Czy ta dziewczyna ma głos być może Tracer z Overwatcha? Nie jestem na 100% pewien, być może coś mi się po prostu źle kojarzy, bo też no, w Overwatcha nie grałem od czasu stworzenia materiału na temat Overwatcha. Tak więc, ale bardzo podobnie mi to brzmi. Jeżeli trafiłem, to będę dumny z siebie, jeżeli nie, no to cóż, to nie. Okay, Michael, if you're sure. Nie, to chyba nie ona. Here is my address in case you change your mind. Na pewno nie ona. Dobra, teraz już słyszę. Seriously? I'll call the army, send help. Go. Na pewno nie. Dobra. Hey, are you Emma Jaunt? Great. Great. Dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądała walka na żywo. Okej, okay, powiem wam szczerze, że podoba mi się skomplikowanie detali, które są na twarzy, w ogóle na ciele zombiaków. Co prawda widzę teraz tutaj pierwszego, ale przypominam sobie to, co było zrobione podczas prezentacji rozgrywki, na którą też reagowałem jakiś czas temu. No i jest tutaj swego rodzaju groteskowe piękno. Bardzo podoba mi się, kiedy ktoś ma dobrą wyobraźnię, jak zniszczyć ciało zombiaka, że tak powiem. Ja wiem, jak to dziwnie brzmi, no ale wiadomo, po co gramy też w gry o zombie. Fajnie to wygląda. Tylko jest jeszcze pytanie, czy takie detale będą nałożone na wszystkie zombiaki, czy to wiecie, o, tu jest scenka, więc tego dopracujemy, a reszta tam, O, w głowę od razu celować. Ładny ragdoll. Need a weapon. A co chodzi z tym dziwnym czarnym płomieniem? No dobra, tutaj też całkiem fajne detale są nałożone.
fajna gra świateł i cieni, ale to, co zauważyłem póki co przy tej walce z poprzednim zombiakiem i nawet co jest teraz, takie dziwne, czasami pourywane animacje, i to jest właśnie ta klątwa twardych animacji. Ja wiem, że często one muszą być, ale czasami te klatki się nie do końca łączą z pozostałymi animacjami i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej. Być może do czasu premiery to zostanie doszlifowane. Tak jest. I znowu, zobaczcie, to jest coś, co uwielbiam w grach. Ja nie wiem, czy on, jak były teraz te dwa zombiaki, to czy on rąbnął dwa na raz, czy po prostu ten zombiak z tyłu zareagował na lecące ciało zombiaka z przodu. Zobaczmy może powoli ustawienia, prędkość, zróbmy połowę. Jest. Ale raz, było to tak zrobione, jest to tak ułożone kamerą, że niestety nie jestem w stanie w 100% stwierdzić, ale jeżeli zareagowało na lecące ciało zombiaka z przodu, to ja już będę miał godziny zabawy. Ragdoll to jest mój fetysz w grach. No to akurat tak dziwnie ten ragdoll wyskoczył, ale... Naprawdę nie mogę zrozumieć, o co im chodzi z tym czarnym płomieniem. Trochę mi się ze Skyrimem kojarzy, albo z jakimś innym takim RPG-iem pełnym magii i smoków. Tutaj nie najlepiej zareagował na uderzenie młotem dwuręcznym, jak go nie patrzeć. Przy tym zombiaku były z kolei faktycznie bardzo fajnie pokazane obrażenia, wręcz został obłupany ze skóry z twarzy, więc chyba będę musiał zwrócić honor, bo tak jak w pierwszym zwiastunie mówiłem, że no tak nie do końca widzę te zniszczenia, tak tutaj teraz było to widać na twarzy tego zombiaka, co właśnie pada. A tutaj już gorzej z kolei. Nie najgorsza muzyka też tak przysłuchuje się. Trochę taki generyczny kawałek, który przygrywa przy walce, ale mogę pochodzić. No nic tak nie budzi adrenaliny w takich sytuacjach w grach jak dobry bęben czy perkusja. Okej, podsumowując wszystko, walka naprawdę wyglądała ciekawie. Zniszczenia są bardzo przyjemne dla oka, przynajmniej dla tego takiego poronionego oka. Ten rzut na samym końcu, żeby tą oponę, tak ta opona chyba była palącą, zrzucić. No już mogli to troszeczkę inaczej, żeby to było przyczepione do czegoś, a nie rzucam zepsutym młotkiem, nagle kilkuset kilogramowa opona spada. No ja wiem, że ona się paliła, ale to już wyglądało trochę dziwnie. Zabrało powagi. Animacja twarzy tak średnio. Oj. See if you can drink this a little.
no wiadomo było, że gdzieś musimy się urżyć, bo w każdej grze o zombie musimy być zainfekowani. I wiedzieliśmy o tym, że będziemy zainfekowani właśnie z poprzedniego materiału, gdzie tam używaliśmy tych mocy zarażonych i tak dalej. Nie sądziłem, że to zostanie tutaj pokazane, więc mild spoilers, ale no to jest pierwsze 11 minut rozgrywki, nie nazywajmy tego spoilerami, bo wiem, że niektórzy tam się potrafią rozszaleć, nawet komentujących u mnie. Nie wiem, ktoś zobaczy quest poboczny, albo usłyszy o questie pobocznym i tam się, ale spoiler, o, dzięki, a my, fuck off. Takie komentarze były do mnie. No dobra, no przeczuleni na punkcie spoilera. Jeżeli nie chcesz spoilerów, po prostu nie oglądaj YouTube na dany temat, tak? No i tutaj mamy 11 pierwszych minut. To nie jest spoiler, to jest początek gry. To tak jakby uznać za spoiler w Resident Evil 2, bo o tym po prostu często się mówiło i teraz mówię o tym, dlatego że tutaj jest temat zombie, że no są zombie, tak? To nie jest spoiler. Niemniej podobała mi się ta scena, podobało mi się to, że jednak nie jest tak super kolorowo, że jednak ta żona tego kolesia zginęła, zamieniła się w zombiaka, jeszcze zaatakowała jego. Dramaturgia od razu wyskakuje bardzo wysoko. No i to jest chyba pierwszy raz w grach, kiedy widzę mord zombiaka za pomocą butów na obcasie. Wow. Załatwił go na klebica z GTA 5. Już go nie atakują. No i cóż, moi drodzy, no mamy Dead Island 2, zobaczyliśmy pierwsze 11 minut, ta gra nakręca mnie praktycznie od samego początku, kiedy okazało się, że faktycznie wychodzi, w co nie wierzyłem przez bardzo długi czas, a tutaj Benz zostało nam mniej niż 10 dni, przynajmniej w chwili, kiedy nagrywam ten materiał. Powiem wam tak, no te pierwsze 11 minut... W 95% podobało mi się, tak? Nie podobało mi się pourywane miejscami animacje, ale myślę, że to zostanie naprawione. No i ten rzut w tą oponę, no błaga, to jest takie... Nawet nie klisza, po prostu głupie. No ale nie można mieć wszystkiego, no i czasami, wiadomo, twórcy muszą iść na pewne ułatwienia, nawet jeżeli chodzi o pewną logikę. Niemniej, poza kilkoma przypadkami bardzo fajnie wyglądają obrażenia, reakcja zombiaków na ciosy, więc nawet jeżeli fabuła nie będzie wybitnie ciekawa, jeżeli nie będzie jakoś to specjalnie rozbudowane pod kątem właśnie historii, nawet takiego zbudowania świata, chociaż wolałbym, żeby tak było, no to na pewno sama walka, wydaje mi się, już nawet teraz po tych dwóch klipach, pierwszym i tym teraz, będzie dawała satysfakcję, bo wracamy niejako do tych takich najlepszych korzeni, kiedy to pierwszoosobowe... nawalanki, tak? Z zombiakami w roli głównej, właśnie Dead Island 1, Dying Light 1, no, dostarczały masy frajdy. Nie widzę tutaj zbytniego przekombinowania, przynajmniej póki co. No a całość zobaczymy za niecałe 10 dni. Tak więc to była moja reakcja na ten materiał. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, co oglądaliśmy. Jeżeli tak było, dajcie łapkę w górę. Jezu, pierwszy raz chyba w ogóle w historii tego kanału to powiedziałem. No ale no trzeba to trzeba robić, jak to mówią, bo jak to się nazywa? Call to action, tak? Rzekomo to pomaga, zobaczymy. Ale jestem ciekawy waszych opinii na temat Dead Island 2, co prawda jeszcze nikt nie grał, ale co sądzicie na temat tego, co zobaczyliście do tej pory? Czy czekacie na tę grę, czy nie? Czy macie co do niej nadzieję, czy też nie? Czy będziecie ogrywać ją tuż po premierze? Czy jednak poczekacie, bo się nie napalacie? Zobaczycie, jak to zostanie przyjęte. I dopiero może po czasie, może po zniżkach ogracie Dead Island 2. Ja wiem, że na pewno będę brał to na premierę, dlatego że mnie to interesuje oraz będę robił recenzję, tak więc będę musiał ją ograć. I na ten moment to już wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. Być może w końcu pokaże się jakiś news, który będzie warty naszej uwagi, bo naprawdę ostatnie parę dni było totalnie pustych, no ale wiadomo, święta. No nie tylko w Polsce, przecież to nie tylko polskie święto, tak więc nie ma co się dziwić, że była chwila posuchy. A my zobaczymy się następnym razem. Cześć!